Marta Lipińska. To znana polska aktorka teatralna, filmowa oraz telewizyjna. Znana m.in. z roli Anuszki w Mistrzu i Małgorzacie, czy z roli Zofii, matki Aliny, w kultowym polskim serialu Miodowe Lata. Mogliśmy ją podziwiać także w roli gospodyni na plebanie Wilkowyjak w serialu Rancho. Marta Lipińska urodziła się 14 maja 1940 roku w Borysławiu, mieście oddalonym od Krakowa o ponad 300 km. Jest to miejscowość na Ukrainie położona w obwodzie lwowskim. Do szkoły średniej uczęszczała do Warszawy. W liceum ogólnokształcącym imienia Królowej Jadwigi w Warszawie zdała maturę. Następnie podjęła naukę w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej w stolicy. Dyplom uczelni uzyskała w 1962 roku. W trakcie studiów stała się obiektem plotek. Często mówiono o jej romansie z Tadeuszem Łomnickim, polskim aktorem teatralnym i filmowym. Ich romans nie trwał jednak długo. Na trzecim roku w studiu poznała i poślubiła swojego pierwszego męża, Krzysztofa Winiewicza. Mężczyzna był operatorem kamery. Ich małżeństwo nie wytrzymało próby czasu. Rozstali się niedługi czas po zawarciu związku małżeńskiego. Mimo to para pozostaje w dobrych relacjach, a kobieta nigdy nie wypowiedziała się źle o swoim byłym partnerze. Widownia chętnie podziwiała i oglądała ją zarówno w produkcjach filmowych, jak i serialach, które były adaptacją słynnych dzieł literackich. Pojawiła się w serialu Lalka, emitowanym w 1977 roku. Rola Heleny Stawskiej przyniosła jej duży rozgłos i sympatię widzów. Ponadto widzowie mogli podziwiać jej umiejętności i kunsz aktorski. Widzowie mogli oglądać ją także w kultowym kinowym filmie i serialu Nad Niemnem. W produkcji wcieliła się w znerwicowaną żonę właściciela majątku ziemskiego. Widzowie zdecydowanie pokochali ją w roli złośliwej teściowej Karola Krawczyka, Zofii w Miodowych Latach. Wcieliła się w tę rolę w latach 1998-2003. Jej umiejętności aktorskie chętnie były wykorzystywane w serialach. W latach 2006-2016 mogliśmy ją oglądać w serialu Rancho w roli Michałowej, gospodyni księdza z wilkowyjskiej plebanii. Polacy mogli ją podziwiać także na dużym ekranie, na podstawie powieści Katarzyny Grocholi Nigdy w życiu oraz Ja wam pokażę. Aktorka wraz z Krzysztofem Kowalewskim wcieliła się w rodzica Judyty. Świetnie wypadła także w filmie Ryś oraz Popiełuszko, Wolność jest w nas. Choć widzowie ją pokochali, to produkcje w których występowała nie zawsze przynosiły sukces. Do takich przedsięwzięć możemy zaliczyć serial Palce Lizać, film Superprodukcja i film Miss Mokrego Podkoszulka. Marta Lipińska często występowała zarówno na deskach teatralnych, jak na ekranach w serialach kinowych. Jednak największy popularność zyskała dzięki rolom w kultowych polskich serialach. Widzowie małych ekranów pokochali jej aktorskie wcielenia. Bez wątpienia jej rola w Rancho, w Miodowych Latach czy Nad Niemnem przyniosły jej wielką popularność i sympatię widzów. Marta Lipińska wystąpiła w takich filmach i serialach jak Czerwone Berety, Wiano, Rozwodu nie będzie, Salto, Katastrofa, Gorąca linia, Ściana czarownic, Piekło i niebo, Romantyczni, Ogłoszenie matrymonialne, Dary magów, Lalka, Dolina Issy, Synteza, Adopcja, 5 dni z życia emeryta, Nad Niemnem, Powrót do Polski, Janka, Boża Podszewka, Rodziców nie ma w domu, Miodowe lata, Palce lizać, Miss Mokrego Podkoszulka, Superprodukcja, Nigdy w życiu, Całkiem nowe lata miodowe, M jak miłość,
Rancho. Ja wam pokażę. Ryś. Rancho wilkowyje. Niania. Siostry. Popiełuszko, wolność jest w nas. Duch w domu. Stacja Warszawa. Oraz dziewczyny ze Lwowa.